zgoda, że Kaczyński nie jest antysemitą. Dla mnie porównania do Władysława Gomułki są na wyrost. Nie zmienia to postaci rzeczy, że Jarosław Kaczyński jest politycznie odpowiedzialny za rozpętanie nastrojów antysemickich, które usiłuje dziś sam powstrzymać. Natomiast to on właśnie jest odpowiedzialny i świadczy o tym bardzo wiele faktów. Bezkarność ONR-u, który maszerował Iwo, a na drzewach zamiast liści wisieć będą syjoniści. To są materiały filmowe. Prokuratura nic z tym nie robi. Prokuratura broni pana Rybaka, który spalił kukłę Żyda na rynku, bo jest to kolega polityków Solidarnej Polski. Telewizja publiczna nieustająco emituje straszne antysemickie komentarze. Potem twierdzi, że przez pomyłkę. Ale za chwilę pan redaktor Wolski, Ziemkiewicz wypowiadają kwestie bulwersujące. To miało być wyśmiewanie z obozów zagłady. Telewizja publiczna milczy. Pan z Marszu Niepodległości na antenie TVP Info deklaruje, że maszeruje po to, żeby zatrzymać żydostwo. Redakcja w ogóle tego nie komentuje. Za to wszystko odpowiada Jarosław Kaczyński, dlatego, że to polityk PiSu de facto, może nie formalnie, ale praktycznie tak, polityk PiSu Jacek Kurski odpowiada za telewizję publiczną. Dodam jeszcze, że jeżeli ktokolwiek zaprezentuje jakiś odchylenie od linii politycznej PiSu, traci pracę w telewizji. Natomiast całe to towarzystwo, które jest odpowiedzialne za tę opowieść antysemicką, siedzi sobie bardzo dobrze w TVP i nic im nie grozi. Więc powiedzmy sobie otwarcie, ktoś za to odpowiada. Jest to Jarosław Kaczyński, który postanowił przejąć bezpośrednią kontrolę nad telewizją publiczną z pomocą Jacka Kurskiego. Więc te fakty jednak, o tych faktach trzeba pamiętać. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.